takie, że jestem młodą osobą, to chyba mało rzeczy w Poznaniu doskwiera, za wyjątkiem braku tolerancji, ale to w ludziach trzeba zmienić, a nie w polityce. Jesteśmy teraz na Cytadeli w Poznaniu. Przeprowadzamy akcję promującą ruch Walikota, konkretnie akcja 4x4. Rozdajemy ulotki, jest spore zainteresowanie. Mamy różne gadżety, baloniki, ulotki, kalendarzyki, kartki. Europa Plus nas wspiera. Jest fajnie. A gdybyście Państwo mieli coś zmienić w Poznaniu, to co byście zrobili? Więcej ścieżek rowerowych. Komunikację. Ścieżek rowerowych. Ścieżki. A... Tak w sumie tramwajów to być może trolejbusy wrócą kiedyś, bo jeździły tutaj na tej ulicy na remont tam Szelongowskiej, nie? Kiedyś były, pamiętam jeszcze. Potem to jakoś odeszło, a teraz to wszystko może wróci. Nie? Jeszcze Solaris może wybuduje jakieś nowe kolejbusy, że są te hybrydowe. Jak się z rodzicą, z dzieckiem żyje w Polsce dzisiaj? Dzisiaj ciężko. Coraz ciężej. No, ale nie ukrywajmy, że nasze państwo nie pomaga już rodzinom. Zabrali becikowe, zabrali rodzinę. Kredyt rodzina na swoim. No, coraz jakby tak się zniżamy do poziomu murzynów. A co by wam najbardziej ułatwiło życie? Jako rodzicom z dziećmi. Żebyście się zdecydowali, rozumiem, jedno macie dziecko, tak? Mhm. Na drugie albo trzecie. Praca. Przede wszystkim praca. Stabilna praca, umowa o pracę na czas najlepiej nieokreślony. Co jeszcze? Opieka chociażby zdrowotna, bo w tej chwili czekam na wizytę do lekarza z dzieckiem i mam wizytę na grudzień. Więc też by zależało nam na opiece takiej naprawdę na co dzień, a nie czekać miesiącami. Wspólna akcja ruchu Palikota, ruchu młodych i Europy Plus. Uderzamy do poznaniaków dzisiaj z programem 4x4. Chcemy zapytać ich o lokalne potrzeby, tak żeby stworzyć dobry program dla poznaniaków, zgodny z ich oczekiwaniami. Mama. Chciałbym, żeby na przykład służby miejskie, takie jak municypalne, wywiązywały się dobrze ze swoich obowiązków, co powiem panu, tak jak tutaj u nas na Winogradach, nie dzieje się dobrze. Uwielbiam swój Poznań, nie wyobrażam sobie gdziekolwiek indziej mieszkać. A czy jest pani zadowolona ze swojego prezydenta, czy z dowolnego? A, to już jest inna para kaloszy. No ale tak czy nie? No nie. Nie. A z prezydenta nie. Bo można zmienić i tutaj zmieniłabym jak najszybciej. Mogłoby być, Poznań jest cudowny, ale mógłby być jeszcze lepszy, gdyby właśnie był inny prezydent. Dba o swoją prywatę, a nie o mieszkańców. Zresztą mamy, ja jestem zszokowana tym, że mamy tak cudowne uliczki, cudowne kamienice. Już są tak piękne, że dech zapiera i pieniądze, nie wiem, gdzie się rozpływają pieniądze, a można by właśnie wyremontować te przepiękne kamienice, żeby Poznań był jeszcze piękniejszy. Bo właśnie uwielbiam zachodzić, jak jest starym rynkiem, uwielbiam zachodzić na te stare kamieniczki, oglądać, czy chodzić na podwórka. No one są tak piękne i serce mi pęka, widzę, że to wszystko niszczeje, prawda? Dziś na Cytadeli. Miła atmosfera, ładna pogoda, poznaniacy chętnie odpowiadają na pytania. Mamy podobne problemy jak wszędzie, komunikacja, straż miejska. Prezydent się pojawił tutaj w Poznaniu oczywiście jako hamulcowy. Będzie wszystko oczywiście, wszystko jest zbierane w ankietach, analizujemy to.